Bardzo lubię modlić się wczesnym rankiem. Mam takie poczucie, takie doświadczenie, że właśnie wczesnym rankiem jest coś takiego, co bardziej pachnie nadzieją. Dziś czytamy o Marii Magdalenie, która przyszła wczesnym rankiem, nie mogąc doczekać się spotkania chociaż z martwym ciałem Jezusa. Tak bardzo go kochała. Zobaczcie, tyle godzin snu. Budzimy się do nowego dnia i w tym nowym dniu Duch Święty budzi tęsknotę, aby rozpocząć go, aby rozpocząć ten kawałek drogi, który jest przed nami, z tym, który o sobie mówi: ja jestem drogą. Jezus spotyka Marię Magdalenę i w tym porannym spotkaniu dokonuje się bardzo intymna rozmowa. Kiedy ona odkrywa, że On żyje, mówi do Niego bardzo czułym słowem: rabuni, mój kochany, najdroższy nauczycielu, Ty, który nauczyłeś mnie wszystkiego, Ty, który nauczyłeś mnie życia. I właśnie tym może być poranna modlitwa. Rabuni, mój najdroższy nauczycielu, naucz mnie dzisiaj życia. Dziś przekonaj mnie, że jesteś, że żyjesz, że cokolwiek się zdarzy, jakąkolwiek, nawet najciemniejszą dolinę, przestrzeń różnych doświadczeń wejdę, wejdę z Tobą, który jesteś życiem, który zmartwychwstałeś i który Ty, mój nauczyciel, nauczysz mnie przez cokolwiek się stanie Twojej mądrości.